Czy jak pani myśli, czy to jest wina lekarzy, trybunału, czy kogo? Rządu. Stoi pan i czeka z kajdankami, bo przecież aborcja, aborcja. Cześć, Rafał Kaniewski, witam was jak co piątek o godzinie 17 na kanale Co Mówią. Tym razem postanowiliśmy podjąć bardzo ważny temat, a mianowicie śmierć 30-latki, która wywołała bardzo dużo kontrowersji w Polsce. Przy okazji spytamy się też ludzi, jaki mają stosunek do aborcji. Jestem ciekawy, co ludzie będą odpowiadali na ten temat, warszawiacy i ludzie, którzy się tutaj przechadzają. Nie wiem, co wy myślicie na ten temat. Piszcie koniecznie w komentarzach, lecimy. Co pani o tym myślicie? Czy to jest wina lekarzy, czy może Trybunału Konstytucyjnego? To jest zdecydowanie wina Trybunału Konstytucyjnego. Także tego dopuścił? No oczywiście, no lekarze po prostu się boją, bo oni nie mają żadnych wytycznych już teraz. Nie wiedzą już zupełnie, co robić. A no, na tym to tylko tracą kobiety. Myśmy z daleka, przyjechaliśmy na mecz. Ale słyszeliśmy. No dobrze, ale słyszeliście. I jak państwo myślicie, czy to jest wina lekarzy, czy może Trybunału Konstytucyjnego, czy... Trybunału, tak? Oczywiście. Dzień dobry, my taką sondę robimy. Czy słyszała może pani ostatnio o śmierci 30-latki z powodu obumarcia płodu? Nie wiem, czy pani słyszała, nie. Znaczy, no lekarze generalnie powinni bronić kobiety, tak? No bo takie no, powinni bronić kobiety, ale przy obecnych ustawach to oni mogą... No co oni mogą? Oni mają też związane ręce, według mnie. No ale lekarze mają chronić matkę w sumie, tak? Czyli może tego też nie dopełnili. No nie dopełnili, na pewno. Czy pani o tym myśli, że to jest wina lekarzy, Trybunału Konstytucyjnego, czy kogo? Wie pan co? Jest to sprawa obecnego rządu, tylko i wyłącznie. Nawet jeżeli by bardzo chcieli pomóc, to jednak z drugiej strony stoi pan i czeka z kajdankami. Bo przecież aborcja, aborcja. Prawo powinno się zmienić. Ale na jakie, według pana? Aborcja powinna być dostępna dla każdego. Rządu, ale w sensie, a co rząd powinien zrobić? A jak pan myśli, co powinien zrobić? No nie wiem właśnie, dlatego zrobimy sądę. No właśnie, o tym powinny decydować kobiety, co wprowadza rząd, a nie rząd, który bardzo źle czyni w tej chwili. Nie mogę na ten temat mówić, bo zaraz dostaję treści, mam córkę, więc myślę, że nie chciałabym, żeby ją kiedykolwiek coś takiego spotkało, żeby musiała o tym myśleć. Nawet zdrowych dzieci? Nie zdrowych, tylko właśnie zagrożonych chorobami różnymi. English, a no to jest only in Polish. It happened in Polish. My taką sondę robimy krótko, można? O, tak? Tak, o dobra. A dobra, ale może zrobimy taką nawzajem szybko, nie? Bali się nas, po prostu konkurencji. RMF jest za słaba, jak na naszą stację. No tak wychodzi. Sami widzieliście. Zawsze chcemy rozmawiać, ale nie wszyscy chcą. Dobrze, dziękuję. A panowie może macie zdanie w tym samym? Udzielamy. My jesteśmy, jak to się mówi, jedni przeciwko tego takiego P. A skąd przyjechaliście w ogóle? Do Świdnicy. A no nie, ja mówię, no, że to w sumie lekarze mają obowiązek chronienia matki. W pierwszym rzędzie, a dopiero potem dziecka. Także jak prokuratura to wyjaśni, to tobie zobaczymy. Właśnie, czy jak pani myśli, czy to jest wina lekarzy, trybunału, czy kogo? Rządu. Rządu. A co rząd powinien zrobić? Przede wszystkim ustawy antyaborcyjne. To jest po prostu kuriozum. Jestem przeciwna tej ustawie. Wie pan co, nie, bo nie? W ogóle telewizji nie oglądam, także bardzo mi szkoda. Aha, no nie słyszał pan o tym. Nie. Rozumiem. Znaczy, no bo generalnie to ja może panu powiem właśnie. Wie pan, no trudno powiedzieć dokładnie, co było przyczyną tej śmierci, prawda? No to teraz to można sobie gdybać, no. Nie. Słyszałaś? Nie. Nie słyszałam. No właśnie, a czy jesteś może zwolennikiem aborcji, czy przeciwnikiem? Nie mam opinii. Ale pani uważa, że powinna być aborcja dopuszczona dla wszystkich, na każdego? Uważam, że powinna być do oceny lekarzy. Jeżeli będzie taka potrzeba, to powinna być dopuszczona matka i dziecko ma być bezpieczne, a przede wszystkim matka. Wiadomo, że nie powinno dochodzić do takiej sytuacji przede wszystkim. Żeby życie człowieka jest moim zdaniem najważniejszym darem, jaki mamy. Nie, raczej zwolennikiem. Zwolennikiem, tak. Ale dzieci powiedzmy również zdrowych, czy tylko z wadami? Raczej nie wszystkich, wydaje mi się. Wszystkich, nawet zdrowych? To zależy od matki, w sensie... No właśnie, no ale no lekarze... Bulwersowana tym, co się wydarzyło. No bo lekarze mają przede wszystkim chronić matkę, a tutaj chyba tego nie dopełnili. Jeszcze raz mówię, jestem zbulwersowana tym, co się stało i temu zdecydowanie przeciwna.
Więc no, trudno cokolwiek się powiedzieć. Moim zdaniem nie powinno dojść do takiej sytuacji. A czy pan jest zwolennikiem aborcji, czy przeciwnikiem? Nie, jestem przeciwnikiem aborcji. Jeśli ktoś ma na przykład bardzo słabą sytuację finansową, to nie wydaje mi się, że powinien utrzymać dziecko, które i tak... No a to może oddać dziecko. Są matki, które chcą adoptować, nie? No tak, no ale nie wszystkie, tak? Mnóstwo dzieci jest w domach dziecka, które nie będą nigdy adoptowane. Proszę, ale gdzie? Tutaj na Foksal, przepraszam. Na Foksal, a jaki specjalista? A nie, nie powiedział. Coś powiedział, ale nie słyszałem, także... Może oszukiwała po prostu. Nie, na pewno? Ruski znasz? Ruski, no... Płocho, no. Ja. A, czy uważasz, że z powodu złej sytuacji finansowej można zrobić aborcję? Brzmi tak trochę strasznie, że jak ktoś nie ma pieniędzy, to się go zabija. Nie, no, to jest... Wyżej nie jest zabijanie, a po drugie, myślało mi się, że to jest raczej opinia kobiety. Nie? Nie. Ale widzę, że mówisz całkiem dobrze. Nie, mówi angielsku. Nie, to się zdarzyło w Polsce, także to możesz tego nie zrozumieć, naszej specyfiki. Dobra, pozdrawiam. Sądę krótką? Nie, nie można. Z ostatnio gościu się zatrzymał na rowerze. Ja bym się zatrzymał na przykład i bym odpowiedział na pytania, jakie trzeba, wypełnił ankietę, wszystko by było. Czy to jest wina lekarzy, trybunału, systemu? Nie znam generalnie tej sytuacji, ale się trochę śpieszę, także... A słuchaj, czy jesteś zwolennikiem aborcji, czy przeciwnikiem? Nie, że nie będę wypowiadał na ten temat nie? Generalnie. Ale dlaczego? Znają się, po prostu się nie znają, nie wiedzą. Nie chcą się wypowiadać, a potem narzekają. No już dość tych komentarzy, bo ten, wiesz... Aha, czyli to powinno należeć do kobiet. Tak. No ale dziecko należy do ojca i do matki, nie? No tak, ale to jednak jest ciało kobiety, więc no. To się robi taka dyskusja o aborcji. Czyli tutaj robimy kolejną sondę. Może nie kolejną, ale sondę o aborcji. Nie wiem, co wy myślicie na ten temat. Piszcie w komentarzach. To nie jest temat śmieszny, to jest temat poważny tym razem. Także piszcie koniecznie, wypowiadajcie się. Uważam, że jest to bardzo przykre, wie pan. Nie powinno być takie prawo, które zabrania kobietom. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Przykro mi bardzo, naprawdę. A pani jest zwolennikiem bardziej aborcji czy przeciwnikiem? Proszę pana, to są moje prywatne rzeczy. To znaczy ja uważam, że mimo wszystko, no może ta wypowiedź nie będzie taka popularna, ale uważam, że każda kobieta powinna sama decydować o tym. No wina lekarzy na pewno. Lekarzy, tak? Oczywiście. Ja też rodziłam dwoje dzieci jakoś 40 lat temu było inaczej, nie? Czy pani myśli właśnie, że to jest wina prawa, lekarzy może, którzy jakby nie dopatrzyli czegoś? Pan, myślę, że przede wszystkim prawa. Ale nawet w przypadku, powiedzmy, zdrowych powiedzmy, płodów? Proszę pana, różne rzeczy... Przepraszam. W każdym przypadku powinna decydować kobieta, nikt za nią. I medycyna była inna i wszystko, i ta opieka. Nie, to jest... Służba zdrowia jest okropna teraz. No, czy lekarze generalnie mają dbać o na początku o zdrowie kobiety, a dopiero potem dziecka? No, ale wie pan, jak się u nas dba o zdrowie kobiet. Właśnie nie wiem, nie jestem kobietą. No, ale dziecko należy do ojca i do matki. To ojciec ma też coś do powiedzenia, czy nie? Ja mówię oczywiście w imieniu mężczyzn teraz. Nie, to powinny nie. Kobiety załatwiać. Aha. Ona wie najlepiej wtedy, matka. Czyli to wina służby zdrowia, tak? Tak mi się wydaje, proszę pana. I to jest chyba prawda. Rozumiem, dobrze, dziękuję. No szkoda kobiety. No szkoda, bo lekarze powinni dbać przede wszystkim o kobietę, a potem dopiero o dziecko. No ja nie wiem, po co te ustawy w ogóle, no przecież to jest taka głupota, że to przecież... Dobrze, że już mam za sobą, nie mam córki, nie mam za syna bebę, no ale... Ale sytuacja jest okropna. Nie dziękuję. No myślę, że pan słyszał, jak to jest. Czyli myśli pani, że to jest wina prawa, a nie lekarza? No, przede wszystkim myślę, że jest to wina prawa. Natomiast no, lekarze są różni, tak jak różni są ludzie. I nawet jeśli płód nie jest uszkodzony, również aborcja może być wykonana. Ale, no dobrze, ale przecież naprawdę różne są czasami czynniki, które powodują, że kobieta nie chce bądź nie może urodzić tego dziecka. Nie można, według mnie, nie można zmuszać kobiety do czegoś, czego ona po prostu nie chce bądź nie może zrobić. Czasami są to względy finansowe.
No tak, a pani jest bardziej zwolennikiem czy przeciwnikiem aborcji? Ja jestem zwolennikiem aborcji. Ale wszystkich dzieci, nawet zdrowych, czy również... Nawet zdrowych, wie pan. Tak? Tak. Wydaje mi się, że lekarze się bali po prostu. Bali się, tak? Kary, bali się. No ale lekarze mają przede wszystkim obowiązek dbania o matkę, tak? Szczerze mówiąc, ja się nie zgadzam z tym, że moim zdaniem powinien być wybór i można było dokonać aborcji, a nie jak na przykład widziałam, że za gwałt jest 15 lat więzienia, a za aborcję po gwałcie jest 25. No to jest głupota moim zdaniem. Bo czasami zupełnie, no nie chciałabym... Ale czy z powodu pieniędzy można robić aborcję? No bo to byłoby straszne, by się z powodu pieniędzy zabijało ludzi na przykład. Dobrze, ale my może nie mówmy na razie o zabijaniu, no po prostu taka decyzja kobiety. Ja rozumiem z powodu pieniędzy, ale dobrze, dziecko urodzi i jest w skrajnej biedzie, ma tych dzieci 5, 6 i co wtedy? Można dziecko dać do adopcji. Jest dużo par, które nie mogą mieć dzieci, bardzo dużo, nawet więcej. No tym mnie pan trochę zastrzelił, ale adopcja w Polsce jest bardzo jednak długotrwała i bardzo restrykcyjna. Moim zdaniem powinni zrobić aborcję, jak grozi, jak to chodzi o życie kobiety, no ale... A czy uważasz, że właśnie aborcja powinna być dostępna bez ograniczeń, czy jakieś ograniczenia powinny być? Czy również zdrowych dzieci aborcja, czy tylko powiedzmy no, płodów, które... No i szczerze nie wiem. To jest dobre pytanie. Nie zastanawiałaś się nad tym? Nie zastanawiałam się nad tym. Prawda? To może należałoby właśnie jakby ułatwić tą adopcję. Może tutaj jest jakby błąd. A tutaj ma pan rację, zdecydowanie tak. Jeżeli by była taka możliwość, to prawdopodobnie zdanie bym zmieniła. Ale możesz niedługo stanąć tutaj przed takim dylematem. Nie wiem szczerze. To znaczy, jakby było tak nieograniczone, to chyba też nie jest dobre. No ale nie. Uważam, że powinna być dostępna, tak czy siak. Tak? Może jakieś ograniczenia powinny być małe, ale tak czy siak powinna być dostępna. No dobrze, okej. Okay. Natomiast no jest bardzo dużo warunków, gdzie kobieta no wie sama najlepiej, czy ona da radę, czy może, czy jednak nie. A kolega co myśli? Na temat aborcji? Tak. Myślę, że po gwałcie powinna być możliwa i niezdrowych dzieci, a zdrowych no to jakby każdy jest odpowiedzialny za swoje czyny. Ale i tak takie wkraczanie na prawa kobiet to też słabo. Nie można do niczego zmuszać kobiety. Znaczy nikogo. Nikogo. Uważam. Do niczego, tak. Znaczy, nie, no ale no wie pani, no zmusza się do wielu rzeczy. No dzieci zmusza się do nauki, generalnie ludzie są zmuszeni do pracy. Nie, co innego. To jest co innego. Czyli powiedzmy, aborcja zdrowych dzieci powinna być dopuszczalna, czy nie? Tak. Tak, jednak. A ty nie wiesz, jeszcze wahasz się. No waham się. Nie jestem pewna, no trzeba to pomyśleć. To każda osobista, jak to powiedzieć? No każdy ma swoje przemyślenia, jak to tak uważa, to niech robi, ale... No jest jak jest, no nie wiem, co mam sobie powiedzieć, tak? My żyjemy troszeczkę w społeczeństwie przymusu, no jakby to nie patrzeć, jakbyśmy nie pracowali, gdyby nie trzeba było, nie? Kto by pracował, jakby nie musiał? Wsią ma pan rację, tak. Może błąd tkwi w tym, że jest utrudniona sprawa na przykład adopcji dzieci. Że tutaj jest trudno adoptować. Może tą sprawę trzeba by rozwiązać, że on powinien się tym zająć i udrożnić troszeczkę sprawę adopcji, która teraz jest rzeczywiście bardzo trudna. Jest dużo par, które nie mogą mieć dzieci, a mimo wszystko nie mogą też adoptować. To wszystko, co miałem do powiedzenia. Dziękuję. Jak podczas każdej sądy zdania są podzielone? Niektórzy są bardziej zwolennikami aborcji, inni mniej. Jedni są bardziej liberalni, drudzy są bardziej konserwatywni. Nie wiem, co wy na ten temat myślicie. Piszcie koniecznie w komentarzach i pamiętajcie, w każdy piątek o godzinie 17 wchodzi nowa sonda. Cześć!